Cześć, tu Ernest! W tym filmiku pokażę wam rzekomy zwiastun sezonu 7 oraz postaram wam się wyjaśnić, dlaczego jest fejkiem. Czego dowiedziałem się u Nitaciego? Pewien użytkownik Twittera o nicku Pakciang wstawił na swoje konto znalezisko podobno z Reddita, jednak post z tym zwiastunem na Reddicie pojawił się dopiero po jego poście na Twitterze. Ale przejdźmy do najważniejszego. Podobno, tylko według niego samego, posiadał nieukończony, przedwczesny wyciek zwiastuna sezonu 7 i z niewiadomego powodu nagrał go telefonem, czy czymś tam. A do tego ma problem z utrzymaniem go w miejscu. A zresztą zobaczcie sami. Rozumiem każdego, który nie jest pewien, czy to fake czy nie, ponieważ ktoś musiał poświęcić na to paręnaście godzin, do tego momentami nie wygląda tak źle i można by rzec, że to po prostu nieskończona animacja, bo nie ma jeszcze sezonu 7. Ale tak nie jest i mam na to jeden prosty, solidny dowód, który powinien zakończyć jakąkolwiek dalszą dyskusję na temat tego fejka. Na początku zraziła mnie jakość tego filmiku i fakt, że nagrywał to telefonem. Sprawdziłem wcześniejszy post tego użytkownika na Twitterze i kilka dni przed oznajmił, że Flickr znalazł, cytuję, dziwną teksturę. I pomyślałem, okej, ale dlaczego nie ma żadnej nowej postaci na tej zwiastunie? Dlaczego tak słabo wygląda, dlaczego to i tamto? I postanowiłem szukać. Samoloty, które widzimy na początku, wyglądają jak takie, z których korzystamy w rzeczywistości i moim zdaniem nie wyglądają jak coś, czego by używały zaawansowane roboty w świecie Fortnite. Dlatego z ciekawości sprawdziłem warsztat Steam dla programu SFM, w którym to bez problemu ktoś mógłby stworzyć fejka na takim poziomie. Zacząłem szukać modeli samolotów i po pierwszym wyszukaniu moje oko przykuło dokładnie to oto cudo, ponieważ bardzo przypominały mi te samoloty z początku filmu. Pobrałem więc ten model oraz odpowiedni program do podglądu tekstur, otworzyłem tekstury tego samolotu i... czy czegoś wam to nie przypomina? No właśnie, to moim zdaniem wystarczy. Twórcy gry nigdy by nie dokonali czegoś takiego i tym bardziej nie posłużyliby się programem SFM do stworzenia zwiastuna, którego później wstawiliby przedwcześnie do plików gry. I to tyle. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym!